Cześć, dziś opowiem Wam o mrożącej krew w żyłach w sprawie zaginięcia i, jak się później okazało, morderstwa Frałka Lips. Wydarzenia, o których będzie mowa, miało miejsce stosunkowo niedawno, bo w 2006 roku. Sprawa, choć jest mało znana, jest także niesamowicie zagadkowa i przerażająca. Bez żadnego wyraźnego powodu z centrum miasta znika młoda dziewczyna, a później przez niemal tydzień przez telefon kontaktuje się ze swoją rodziną gdzie zmienionym jakby automatycznym głosem wypowiada zagadkowe frazy. Choć brzmi to wszystko jak scenariusz do filmu kryminalnego, to historia ta miała miejsce naprawdę i wydarzyła się w niewielkim mieście w centralnych Niemczech.. Frau Calips w 2006 roku miała 21 lat. Mieszkała w mieście Paderborn w Niemczech wraz ze swoim chłopakiem Chrisem. Chris w niektórych źródłach przedstawiany jest jako współlokator lub przyjaciel, ja jednak przyjęłam wersję, iż byli oni parą. Frauke była studentką pielęgniarstwa na jednym z tamtejszych uniwersytetów. W internecie nie znajdziemy niestety wielu informacji o jej życiu, rodzinie, zainteresowaniach czy możliwych wrogach. Z informacji, jakie są dostępne, możemy jedynie przypuszczać, że prowadziła przeciętne życie, miała dobre relacje z rodzicami i siostrą Karen, większość swojego czasu poświęcała nauce, ale miała też znajomych, z którymi od czasu do czasu lubiła się spotykać. 20 czerwca 2006 roku był dla Frałko jednym z ostatnich dni zajęć na uniwersytecie przed wakacyjną przerwą. Pierwszą część tego letniego dnia Frałkę spędziła w szkole. Po czym, tak jak miała w planach, udała się na obiad do restauracji z Chrisem oraz ze swoją mamą. Cała trójka rozmawiała, opowiadali sobie o tym, jak minął im dzień. Nic nie zwiastowało tego, co miało stać się już za kilkanaście godzin. Podczas posiłku, Frałka dostała wiadomość od przyjaciółki. Była to propozycja, by dziewczyna dołączyła do spotkania w barze wieczorem tego samego dnia gdzie cała grupa znajomych oglądać będzie mecz Anglia-Szwecja. Warto też dodać, iż w tym czasie miały miejsce Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i były organizowane właśnie przez Niemcy. Frałka zadeklarowała, że chętnie skorzysta z zaproszenia i niedługo po kolacji mama i Chris podwieźli ją do miejsca, gdzie miała dołączyć do znajomych. Sam Chris ten wieczór spędził na kanapie przed telewizorem. Nie wiemy, dlaczego nie towarzyszył dziewczynie. Jak mówili później jej znajomi, w czasie pobytu w barze dziewczyna nie była zbyt zainteresowana meczem. Mimo iż wszyscy świetnie się bawili, Frałka jako jedyna zaraz po meczu zaczęła szykować się do wyjścia. Mówiła do przyjaciółki, że musi już iść, bo nie chce, żeby Kryć czekał na nią zbyt długo. Przyjaciółka Izabela odprowadziła ją więc do wyjścia. Gdy były już przy drzwiach, Frałkę przypomniała sobie o pożyczonej kilka godzin wcześniej baterii do telefonu. Wyjęła ją więc i oddała, po czym definitywnie opuściła lokal. Jak później ustalono, gdy frałkę wychodziła z baru, było około godziny 23, aby dotrzeć do domu musiało pokonać około 20 do 30 minut drogi pieszo. Ustalono też, że miała przy sobie nie więcej niż 5 euro, więc możliwość skorzystania z taksówki nie wchodziła w grę. Jak wspomniałam wcześniej, chłopak frałkę czekał na nią w tym czasie w domu. 50 minut po północy, a więc prawie dwie godziny od wyjścia frałkę z baru, Chris otrzymał od niej wiadomość z informacją, iż ta przyjdzie później. Wiadomość brzmiała zupełnie normalnie i napisana była w typowy dla dziewczyny sposób. Jakiś czas potem Chris próbował zadzwonić do frałkę, aby zapytać, kiedy ta będzie w domu. Telefon jednak był wyłączony. Chris zrezygnował więc z dalszego czekania, zakładając, iż dziewczyna dobrze bawi się ze znajomymi. Rankiem następnego dnia Izabela, przyjaciółka frałkę, zauważa brak dziewczyny na zajęciach. Jest zaniepokojona, a bierze się to stąd, iż wie, jak dużą rolę Frałkę przywiązywała do zajęć na uczelni. Izabela nawet zapytała wykładowcę, czy Frałkę może zgłaszała wcześniej swoją nieobecność. Ten jednak zaprzeczył. Już wczesnym rankiem zaniepokojona Izabela zdecydowała się zadzwonić do Krisa. Miała nadzieję, że przyjaciółka po prostu zaspała po wczorajszym imprezowaniu. Telefon obudził chłopaka, który natychmiast zorientował się, że Frałkę nie wróciła na noc do domu. Zaniepokojony powiadomił o wszystkim matkę dziewczyny. Ingrid Lips, matka Frałkę, była nauczycielką w gimnazjum. I w czasie tygodnia wynajmowała mieszkanie w miejscowości nieopodal Paderborn. Wiadomość od Krisa bardzo ją zaniepokoiła. Do tego stopnia, iż kobieta od razu udała się do miejscowego komisariatu, żeby zgłosić zaginięcie córki. Zgłoszenie nie zostało jednak przyjęte, gdyż, jak tłumaczył policjant, Frałkę jest osobą pełnoletnią, ma prawo przebywać tam, gdzie chce i jest zdecydowanie za wcześnie na zgłoszenie zaginięcia. Jedyne, co funkcjonariusze mogli wtedy zrobić, to sprawdzenie, czy Frałkę nie uległa wypadkowi i czy nie przebywa obecnie w jakimś szpitalu. Te przypuszczenia jednak nie sprawdziły się. Po raz drugi matka Frałkę przychodzi na komisariat około godziny 14. Tym razem wskutek nacisku obojga rodziców zgłoszenie o zaginięciu Frałkę Lips zostaje oficjalnie przyjęte. Rozpoczynają się poszukiwania. W pierwszy etap zaangażowali się lokalni funkcjonariusze i znajomi. Przeszukano okolice drogi z baru do mieszkania Frałkę, nic jednak nie znaleziono. Nie wiadomo też jaką drogę obrała dziewczyna wracając do domu. Pod uwagę brane były trzy różne trasy. Szukano rzeczy należących do zaginionej i jakichkolwiek śladów sugerujących co przydarzyło się ostatniej nocy. Wszystko bez rezultatu. Jak później stwierdzono, pewne jest to, że wkrótce po opuszczeniu baru wrałka musiała znaleźć się poza miastem, ponieważ wiadomość wysłana przez nią do Krysa po północy przyszła z obrębu masztu w mieście Nejem leżącym 40 kilometrów od Paderborn. Można zatem przypuszczać, iż frałkę poruszała się wtedy samochodem. Przez dwa dni śledczy nie wpadli na chociażby jeden ślad mogący ustalić, co stało się frałkę. Przełom nastąpił 22 czerwca. Tego dnia miał miejsce pierwszy z czterech przerażających telefonów, jakie odebrał Chris. Wbrew temu, co można byłoby się spodziewać, nie był to porywacz z żądaniem pieniędzy. W słuchawce telefonu odezwała się sama Frałkę, która zmienionym, jakby automatycznym głosem wypowiadała zagadkowe zdania. Pierwszy telefon miał miejsce 22 czerwca o godzinie 22.25. Połączenie odebrał Chris, który był akurat sam w mieszkaniu. Gdy mężczyzna podniósł słuchawkę, a w niej odezwała się jego przyjaciółka, poczuł on radość, która jednak szybko została zastąpiona przerażeniem. Frauke bowiem zwracała się do niego w inny niż zwykle sposób, a dodatkowo jej głos brzmiał tak, jakby była pod wpływem środków odurzających. Halo, Chris? Chciałam powiedzieć, że u mnie wszystko w porządku i że za trochę wrócę do domu. Daj znać mamie, tacie i innym, powiedziała frałkę, po czym rozłączyła się. Chris, pomimo iż odczuwał niepokój, równocześnie cieszył się, iż frałkę dała znak życia i, że jak sama powiedziała, wkrótce pojawi się w domu. Szybko także powiadomił o tym rodzinę dziewczyny. Po tym telefonie rodzina czekała w mieszkaniu rodziców na frałkę. Wszyscy mieli nadzieję, że koszmar niedługo dobiegnie końca. Niestety, ich nadzieja zgasła wraz z nastaniem świtu. Dziewczyna nie pojawiła się w domu, nie można było się również do niej dodzwonić, gdyż jej telefon był wyłączony. Drugi telefon otrzymał Chris dwa dni później, 24 czerwca o godzinie 14.30. Również była to frałkę i tak jak poprzednio zmienionym głosem zapowiedziała, że wróci dziś do domu. Gdy Chris zapytał ją, czy dzieje się coś złego, odpowiedziała jak automat: Nie, jestem w Paderborn, jestem w Paderborn, jestem w Paderborn po czym rozłączyła się. Rodzina frałkę była tym wszystkim przerażona. Czuli, że jest ona w ogromnym niebezpieczeństwie i sekretnie próbuje im to przekazać. Dodatkowo przerażał ich fakt, że domniemany porywacz nie żąda pieniędzy. W tym momencie należy zaznaczyć, że dużo do zarzucenia może mieć sobie policja w Paderborn. Po telefonach od frałkę nie dość, że nie zmienili oni statusu sprawy z zaginięcia na porwanie, to dodatkowo uznali, iż skoro zaginiona kontaktuje się z rodziną i zapewnia, że wróci, to nie jest w sytuacji zagrażającej życiu. Swoje podejście zmienili dopiero po naciskach rodziny, która była pewna, że Frałkę dzieje się krzywda i że prawdopodobnie jest przez kogoś przetrzymywana. Matka dziewczyny mówiła później w wywiadzie: Byłam wzburzona. Dla mnie to wszystko było przerażające stała zapowiedzi, że wróci do domu, jej zmieniony głos, wyłączony telefon. Policja nie wiedziała nawet skąd były te połączenia. Ustalono jedynie pochodzenie pierwszej wiadomości. Na kolejne czekaliśmy tygodniami, ponieważ nie było decyzji sądu. Po raz trzeci frałka zadzwoniła 25 czerwca. Ponownie obiecała, że wróci do domu. Zapytana, czy jest w niebezpieczeństwie, odpowiedziała, że nie. A na pytanie, dlaczego nie wróciła tak jak obiecała... Powiedziała, że wyjaśni to, gdy wróci do domu. Na ten powrót nikt z najbliższych jednak nie liczył. Czwarta, ostatnia rozmowa odbyła się 27 czerwca, krótko przed północą. Było to najdłuższe i najbardziej zagadkowe z wszystkich połączeń. Najpierw Frauke rozmawiała z Chrisem, a następnie ze swoją siostrą Karen. Oto przebieg całej rozmowy: Halo, Chris, u mnie wszystko w porządku. Gdzie jesteś? Nie mogę powiedzieć. Przyjść do domu? Nie, nie mogę. Dlaczego? Nie mogę powiedzieć. Czy jesteś przetrzymywana? Tak, nie. Boisz się? Nie. Kto jest przy tobie? Nie mogę powiedzieć. Czy jesteś zmęczona? Tak, bardzo zmęczona. Wiesz, że szuka cię policja? Tak, wiem. Skąd wiesz? Nie mam mnie prawie od tygodnia. Dlaczego cię nie ma? Przecież wiesz, Chris. Nie, poznałaś jakiegoś faceta? Przecież wiesz, że z powodu jakiegoś faceta nie zniknęłabym na tydzień, przecież mnie znasz. Karen jest przy mnie, wszyscy się martwimy. Czy mama i tata też tu są? Byli tu. Powiedz im, że bardzo ich kocham. Kiedy wrócisz? Nie wiem. Dlaczego nie przyszłaś, pomimo iż powiedziałaś, że wrócisz? Później ci to wyjaśnię. Czy mam cię skądś odebrać? Nie, nie da się. Czy możemy się gdzieś spotkać? Nie, nie da się, nie da się. Gdzie jesteś, mama? Gdzie jesteś, mama? Gdzie jesteś, mama? Kiedy się odezwiesz? Nie wiem. Odzywaj się przynajmniej raz dziennie. Dotychczas tak robiłam. Było mi bardzo smutno, gdy nie odezwałaś się wczoraj. Tak, wiem, wiem, że było ci smutno. Daj mi proszę, Karen. W tym momencie telefon bierze Karen, siostra frałkę. Proszę, tylko mnie nie wypytuj. Czy boisz się wrócić do domu? Nie. Posprzątamy mieszkanie, nikt nie będzie Cię pytał, co się stało. Wracaj. Nie da się, ja jeszcze żyję. Jesteś z jedną osobą, czy z wieloma? Proszę, nie pytaj mnie. Chciałabym być z Wami, chciałabym do domu. Odzywaj się przynajmniej raz dziennie. Tak robię, cześć, na razie. Frałkę mówiła wszystko pozbawionym emocji, głosem, w którym słychać było wyczerpanie. Po tym telefonie rodzina była wstrząśnięta. Szczególnie matka dziewczyny, po tym jak frałka na pytanie, gdzie jest, odpowiedziała trzy razy mama. Kobieta pracowała w gimnazjum w miejscowości Bad Driburg i w ciągu tygodnia wynajmowała tam mieszkanie. Bliscy myśleli wtedy, że powtórzenie słowa mama mogło być sugestią, żeby szukać sprawcy w tej miejscowości lub żeby w jakikolwiek sposób powiązać jej pobyt z miejscem pracy matki. Bez żadnych konkretnych informacji ciężko było jednak sprawdzić ten trop. Od czasu tego telefonu dziewczyna już się nie odezwała. Rodzina zaangażowała w śledztwo prywatnych detektywów, sprawdziła komputer frałkę i starała się odnaleźć ją w każdy możliwy sposób. W takiej niewiedzy spędzili oni ponad trzy miesiące. Rozwiązanie sprawy nastąpiło przypadkiem. 4 października 2006 roku policja w Lichtenau otrzymała zgłoszenie od przebywającego w lesie w okolicy Grzybiarza. Mężczyzna znalazł w lesie pod drzewami zwłoki. Znalezisko miało miejsce przy drodze krajowej nr 817 w odległości około 10 metrów od szosy. W pobliżu nie było żadnych domów, rzadko więc chodzili tam piesi. Ze względu na ubiór zmarłej od razu podejrzewano, że może być to frałkę. Tydzień później wiadomość ta została oficjalnie potwierdzona. Jak później ustalono, frałka zginęła na krótko po ostatnim telefonie. Ze względu na zaawansowany stan rozkładu ciała nie udało się ustalić przyczyny zgonu. Nie znaleziono dowodów na to, iż przed śmiercią była wykorzystana seksualnie. Pewne jest jedynie to, że miejsce znalezienia zwłok nie było miejscem morderstwa. Przy ciele nie znaleziono też torebki, telefonu, zegarka i portfela, które frałkę miała w dniu zaginięcia. W sumie w sprawie śmierci frałkę lips przesłuchano ponad 900 osób. W trakcie kilku lat śledczy wytypowali pięciu podejrzanych, z których każdy został po jakimś czasie oczyszczony z podejrzeń. Wykluczone z grona podejrzanych zostały też osoby z najbliższego otoczenia. Jedyne pewne informacje to miejsca logowania się telefonu frałkę do masztów. Ustalono, iż to z masztów najem logował się jej telefon podczas wszystkich wykonywanych połączeń do rodziny. Maszt obejmuje teren o średnicy 15 kilometrów. Policja za pomocą gazet i ulotek zaapelowała więc do okolicznych mieszkańców o pomoc. Otrzymano w sumie kilkadziesiąt wskazówek co do miejsc, z których mogła być przetrzymywana frałkę. Stojące na uboczu budynki, stodoły, przyczepy. Sprawdzono każdą z nich, bez rezultatu. Mimo upływu miesięcy, a potem lat, w sprawie nie pojawiły się żadne nowe wskazówki, mogące przyczynić się do jej wyjaśnienia. Nadzieja na rozwiązanie sprawy pojawiła się nagle w 2017 roku. W miejscowości Hoxter, oddalonej o około 50 km od Paderborn, aresztowane zostało małżeństwo Wilfred i Angelika Wagner. Para więziła i zamordowała poznaną przez ogłoszenie w gazecie kobietę. Niedługo później wyszło również na jaw, iż nie była to ich pierwsza ofiara. Zamordowanych kobiet mogło być wiele. Kilka miesięcy po aresztowaniu małżeństwa, po analizach i przeszukaniach, śledczy podali jednak informację, iż nie odnaleziono żadnych poszlak wskazujących na to, że Wilfred i Angelika mieli związek z morderstwem z 2006 roku. Pomimo braku dowodów, teoria o porwaniu i morderstwie w domu Wagnerów pozostaje najbardziej prawdopodobną. Należy pamiętać, że od morderstwa frałkę do odkrycia ich zbrodni i przeszukania domu minęło ponad 10 lat. Ślady dziewczyny mogły zostać więc naturalnie zatarte i zniszczone. Inne teorie podawane przez śledczych to porwanie przez sprawcę, dla którego frałkę była przypadkową ofiarą lub przez kogoś, kto ją znał, ale nigdy nie był w gronie oficjalnych podejrzanych. Sprawa porwania i śmierci frałkę Lips pozostaje nierozwiązana. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że oglądaliście ten film. Gdy interesują Was podobne historie, zapraszam Was do śledzenia mojego kanału. A teraz żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.